Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Andrzej Grzebyk po ważeniu KSW. Ty niezłym showmanem dzisiaj na tym ważeniu się okazałeś. Siema, siema. Kurczę, wiesz co, chyba każde ważenie coś tam robi, ale to było takie wyjątkowe, bo jest wyjątkowa gala, wyjątkowa sytuacja i wyjątkowy strój, więc fajnie, że się udało. Powiedz mi w takim razie, jak przebiegły przygotowania do tej wyjątkowej gali i do walki, która już jutro? Te przygotowania to były jedne z najcięższych, jakie przeżyłem. Od sierpnia jestem w przygotowaniach, byłem na obozie kadry Polski, w Zakopanem, bieganie po górach, takie wiesz, różne rzeczy, tam jakieś już aspekty. Wszystko pod czujnym okiem trenera Kostki, czyli trenera kadry. No, powiem ci, że naprawdę dużo trenowania, dużo wyrzeczeń, skupienie się wyłącznie tylko na sobie, ale to zaprocentuję i wierzę w siebie. Mówię, wróciłem gdzieś tam do tych korzeni, gdzie sport był priorytetem. Wszystkie rzeczy, wszystkie bodźce, które uderzały we mnie z różnych stron, zostawiłem na bok i teraz jest naprawdę tak, jak powinno być. To najważniejsze, a dlaczego najtrudniejsze to były przygotowania? No bo długo trwały, bo gdzieś tam było w kuluarach, że miałem się być w październiku, w listopadzie, na tych mniejszych galach, ale KSW stwierdziło, że jednak pasuje do największego eventu w Gliwicach i bardzo się z tego cieszę, bo to też jest dla mnie mega wyróżnienie walczyć u boku Mameda, w takiej walce wieczoru Mamed Pudzian, więc naprawdę no, gdzieś to jest taka ikona, w którą zawsze podpatrywałem, wierzyłem i mówię, no teraz jesteśmy na jednej karcie i to naprawdę to jest dla mnie taka mega duma, mega spełnienie marzeń, kolejne odhaczone marzenie, więc no musiałem mocno do tego pracować, żeby jutro pokazać naprawdę z siebie mega, mega najlepsze strony. Pierwszego z rywali jutrzejszej walki wieczoru wymieniłeś Mameda. Jestem ciekawa, czy w takim razie to on jest według ciebie faworytem tej walki. Oczywiście, że tak. Jest przebiegłym lisem, szybkim, zwinnym. Zauważyliście, że w ogóle kilogramów nie zrobił, czyli to jest jego taka jakby startowa walka, waga. Więc naprawdę myślę, że jutro zaszachuje szybkością, zwinnością, nieprzebiegłością, no i tym swoim takim nieszablonkowym stylem, który nie wiadomo z której strony poleci. I myślę, że tutaj ma szansę fajnie uszczelić później Janowskiego Mariusza. No wiadomo, Mariusz ma swoją taktykę, swoje masę ciała, będzie szukał pewnie jakiegoś klinczu, złapanie, ale no Mamed jest przebiegły i mówię, no przepracował mocno, bo śledzę go, on dziś mamy ten kontakt i widzę, że naprawdę to były mocne jego przygotowania, robił z ciężkimi, z różnymi chłopami, więc myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zderzenia z siłą. Jeśli go śledzisz i mówisz, że jest przebiegły, to rozumiem, że ty w walce również zaprezentujesz to, co moment, a tylko, że będziesz pierwszy i będzie można powiedzieć, że to on zaprezentował to, co ty. No, można tak powiedzieć, chociaż myślę, że ja się bardziej uczę od niego niż ode mnie, ale fajnie, że będę mógł zrobić swoją robotę, a potem siąść spokojnie i oglądać jego poczynania, gdzie na pewno będę się stresował jak zawsze, jak walczył ostatnią walkę rok temu z Soldiciem, to aż miałem cały BMC mokry z zdenerwowania, bo mówię gdzieś mega, mega, on mnie wspiera, ja tak samo całym serduchem jestem z nim i mówię, no, na pewno będzie to kolejny dla mnie taki zastrzyk takiej adrenaliny i emocji na plecach. Jestem ciekawa, które z tych dni przed walką są najcięższe dla ciebie, ze względu na to, że w środę była konferencja, wczoraj też był Media Day, dzisiaj jest ważenie, a jutro już jest gala. Wiesz co, no najcięższe to dla nas chyba zawodników to nie są wyjście do was, czy tam jakieś Media Day, czy jakieś konferencje, to wszystko jest fajne, bo to nas promuje, to nas gdzieś tam pokazuje wizerunkowo, a tak naprawdę dla nas najcięższych zawodników jest zrobienie wagi. Ci, co są kategorie w tych, których nie powinni być, bo są 3 razy wyżej, powinni walczyć, no to jest dla nas najcięższe, a tak naprawdę no wszystko to jest tak naprawdę to, na co ciężko pracujemy, czyli ta cała zabawa. Dziękuję tobie bardzo i mam nadzieję, że jutrzejszy game plan się sprawdzi i że po twoim sukcesie będzie sukces Mameda w takim razie. No nie, dziękuję, trzymajcie mocno kciuki, oczywiście ja również od razu wypowiem się za Mameda, damy z siebie wszystko i będzie show. Dzięki. Dzięki.